W poprzednim odcinku The Walking Dead. Po przyprowadzeniu ocalałych z lasu między grupą wybucha kłótnia. Lily zarzuca Kenemu i Lee, że przyprowadzają kolejne osoby, których nie są w stanie wykarmić. Po podważeniu jej przewodnictwa nasz protagonista dostaje dzienną porcję jedzenia dla wszystkich. Mają rozdysponować wśród ludzi w motelu, jednak nie starczy dla każdego. Wybór ten zaważy na relacjach w grupie. Ranny nauczyciel umiera. Po dramatycznej walce Ken zarzuca Benowi, jednemu ze studentów, że nie powiedział, że nauczyciel jest ugryziony. Uczeń tłumaczy grupie, że każdy jest zarażony, co jest szokiem dla pozostałych. Lol. Wszyscy jesteśmy zarażeni? Nagle w pobliżu motelu pojawia się dwóch farmerów. Oferują wymianę. Benzynę za jedzenie. Opowiadają także o swojej bezpiecznej farmie. Nasi bohaterowie decydują się wysłać zwiad, by sprawdzić sytuację. Witajcie z tej strony, Laska Gaming! A to jest kolejny epizod The Walking Dead, w którym muszę grać po raz kolejny, ponieważ jestem idiotą i nie włączyłem nagrywania. Jest! Więc trochę znam te bajery tutaj, ale myślę, że to nie będzie gorszy odcinek przez to. No więc... coś tu gadają. Ja przywódcą, więc myślę, że nie będzie źle. Bo muszę to powtórzyć. Jakbym zaczął od tego późniejszego fragmentu, to by tam wiele rzeczy się nie wyjaśniło później. Larry wie o naszym... o naszej przeszłości. Mleko? Wypadek? I pretty much knew about the affair. Sometimes I wonder if I should talk to the group about it. You don't have to. Larry cię zabije, Lily cię zabije, wszyscy cię zabiją. Not sure everyone would see it that way. Maybe you're right. Listen, over the years I've reported on some pretty messed up shit. I've seen situations like this 100 times. It doesn't have to make you a bad man. To będzie troszeczkę drunk play, bo trochę wypiłem piwa, mam wolne, więc mogę, więc troszkę wiecie, drunk play, ale nie taki totalny drunk, tylko troszeczkę tam. Jestem... Macon. Wkurza mnie ten akcent. Get one word my kid. Who's running things over there? Of course, me. You guys have any questions? You come to me. Yo. Plusujemy u niej, już jest nasza. I don't know. Maybe nine. You forgot Ben. Me? That makes it. On nie jest w naszej grupie. We'd love to get you all out. Nie uznajecie Ben. Like I said, we got plenty of food, and quite frankly, we could always use an extra helping hand. In the summers, I used to help out on a goat farm. Świetnie. Everything helps. Mama's been running the dairy as long as I can remember, but. Now it's getting... You think you're gonna cut me out of this? Yo, yo, motherfucker. Motherfucker. You and Gary are always pulling this shit. Bandits. Who? Those look like the people who raided my camp. Who are they? Fuck you. No, bandyci, lol, nie słyszałeś. There's only two of them. Oh no, there's two. It's only two of them. What are you gonna fucking do about it? Don't worry, Danny and I got you covered if something happens, but let's just wait this out. Lol. Fuck you. Fuck you. Jesus. Jesus. Mnie ten akcent wkurza, będę tak samo mówił jak te wysniaki. Będę tak samo. Proszę państwa, teraz idziemy na farmę przerabiać burakie. Weźmiemy nowe fielci. Kurde. No in. Here it is. St. John Family Dairy. Family Dairy. Y'all can see how we kept this place so safe. Toż to drut.
fence keeps them out? You betcha. They fry like bugs in a zapper. We're pushing 4,000 volts through that thing with generators and amps. I'm going to assume that's a lot. Taka idiotka. No nie no, zarywamy. Genialna koszulka. Suits us just fine. This place looks untouched. You'd never know the rest of the world is in ruins. It's worth protecting. Hence all the juice. O nie, mamusia idzie. O, fanata! Jest jeszcze bardziej wkurzająca. Baba z New Jersey. John, and welcome to the St. John Dairy. This here's Lee. He's from Macon. A couple of our old farmhands were from Macon. Fanata! We got a few more friends staying at the old motel. Oh my goodness, that place is pretty vulnerable. Have you got someone with survival experience to lead your group? Pewnie. Nad wszystkim panuje. Nie chciałem tego wybrać, ale się klikło, no. Misklik. Now that y'all are here, we'll make sure you're safe and comfortable. Yay! A, czy ta oferta się tyczy wszystkich? We're all incredibly hungry. Nasi gapi na moje cycki. Amazing. Can't get stuff like that anymore. Dość do bułki. Not without a cow for milk and butter, that's for sure. That's right. Hopefully Maybelle will make it through this bout of whatever she's got and be with us for a good long while. Your cow is sick? What's she? We have a vet. We could bring her to the house. Moja koszulka jest. Wkurza mnie, Mark. For the day. Well, how about this? Y'all go get your veterinary friend and I'll go have some dinner. A big feast for all you hungry souls. It'd be nice to have some folks to help out around here again. Danny, why don't you... Do kuchni, kobieto. Why don't I head back with the food and round up everyone for the trip over here? Might want to take someone with you. Remember, those roads can be dangerous. I can handle myself. Take this. I mój topór. Why don't go ahead and take Ben along anyway? Take care of yourself, Lee. See you in a while. Jest, leci na nas. Tak bardzo na nas leci. Mark, Lee, why don't you take a look around? Once you get settled in, I could use some help securing the perimeter. Ja, dobra. Sometimes the dead get tangled up in the fence before they fry and end up knocking over a post. It'd be a big help if you could walk the perimeter. Big help. We can learn a little something about our fence. I'm gonna go top off the generators before they run dry. Come get me when you're ready. You betcha. Okay. This place is incredible. It's got food. And that fence? Oh man, that fence. If we play our cards right... Odebiję tylko siłą. Mamy 10 osób, przecież rozwalimy wszystkich. No kurde, muszę wyłączyć chyba touchpad, bo mi się tutaj misklikuje strasznie. Right. Obviously they think it's safe. But is it safe enough for the kids? To już to zepsuta huśtawka zagłady kaosu 3D. Tak to huśtawka zagłady. No, dzieci zginą, podejdą i wybuchną. Okej. Okej. Dobra, naprawmy huśtawkę zagłady HAS 3D. Ta huśtawka wygląda złowrogo. Ona ma smutną minę. Minę taką, która wyraża zajebicie. Kids used to like that old swing even more than the tour sometimes. I'll bet. Mind if I fix it? Sure, that'd be great. Mama sure does appreciate y'all helping out. Oh yeah. Looks like just needs a new board for the seat and some rope. O, jestem inżynierem, zaufaj mi, to nie będzie taka prosta naprawa. Tu potrzeba skomplikowanych obliczeń, planów przestrzenno-konstrukcyjnych, dużych nakładów siły ludzkiej. To nie jest po prostu przywiązanie deski do sznurka. Dobra, sprawdzimy, może opędzlujemy im HT. To tu łabie. Nagrody. Skrzynkę. O, koszyk. To skarb śmiecio-sznurkowy. Dobra. Dobra. Złazimy na dół.
Mamy, jeszcze potrzebujemy deski. Okej, jest tu jakaś deska. Dobra. Deseczkę. Bierz deskę. Może tam piłem zostaje obok. Pewnie nie, bo to będzie zbyt trudne. Takiego... Dobra. Mind if I use one of these boards? Already making some repairs, huh? I like the guy who takes some initiative. Chcę pociąć deskę, to takie trudne. Yep. Jest, mamy wszystkie składniki potrzebne do zbudowania super mega ultra huśtawki zagłady chaosu 8D, bo w 3D była zepsuta, nie? Zrobimy następną wersję i do kolusia. Lelelelela. Lelelelela. Zobaczymy na tym było. Jest w nim prąd. Dobra. Napraw. Dobra. Ja myślę, że to będzie bardzo ciężkie. To jest aż przywiązanie deski do sznurka. Ta deska ze sznurkiem. Jak mia wielcy. To deska ze sznurkiem. Moczu, nie wierzę, to deska ze sznurkiem. Taki, jak z tym ręcznikiem, ten mem. Bo jesteś stara. Dobra, idziemy naprawić ogrodzonko, bo chyba tu nic innego można. Naprawimy ten kamień. Albo ten pień. Jest, wymaga naprawienia. Dobra, idziemy pogadać z Eon Jim, żeby naprawić ogrodzenie. Witajcie, kumo. Hi. Well, I'm glad you guys decided to help us out. I noticed back at the motel that you folks are pretty well armed. Been stockpiling, huh? Yeah. What the fuck, what? In my experience, having that many guns around is when people get dangerous. Kiet. Dobra, sprawdźmy ogrodzenie, mam cię dość już. Oh, good. The fence will stop a walker in about 3 or 4 seconds, but gets overloaded if we leave the husks out there. You know, Mark and I can clear the fence ourselves if you want to stay here and finish up with the generators. Well, that'd be great. I'll turn off the northwest section, and if you guys could strip them off and look for any weak points, well, that'd be a big help. Sounds easy enough. Stay attentive. You never know. Stay attentive. Dobra. Idziemy naprawić ogrodzonko. Ale widać tutaj po tych teksturach, na przykład tej trawy, ta grafika już tak trochę, proszę państwa, się zestarzała, ale i tak jest bardzo, bardzo fajna. Akurat te komiksowe aranżacje graficzne się bardzo wolno starzeją. Jakieś grube baby zniżeli. What the fafa? Here's your asshole. Relax. You're not making things any better riling them up. Strasznie przegadany odcinek, no ale czasami trzeba popchnąć tą fabułę do przodu, a nie tylko walczyć z zombimi. Takie lule, to jest miłość, nie widzisz, że on kocha to ogrodzenie. Kocham cię, ogrodzenie, chcę mieć z tobą. Fiata Punto. Poor guy. I don't know what got him first, the arrow or the fence. Either way, hope he was already dead. Ogrodzenie, jesteś moją jedyną miłością. Ugodziła mnie strzała Amora. Dobra, trzeba wyciepać go. Nie, ogrodzenie, nie opuszczaj mnie, nie, kocham cię. Come on, I'm sure there's still a few more. Once this fence is patched up, this place will be a fortress. God, can you imagine not having to worry about the walkers anymore? Fortressa potrzebuje ludzi do obrony. Needs people to defend it. We've got enough people. So what's your take on the brothers?
To wieśniaki mają wiejski akcent i wiejskie wszystko. Możemy przyjąć to miejsce siłą. Seriously, you sound like Kenny. There's another one. I see. On też bardzo kocha to ogrodzenie. Ogrodzenie. Dobra. Paszał won o ogrodzenia. Nie, ogrodzenie nigdy cię nie opuszcza. Wszyscy razem, tak jak odcięliśmy nogę temu nauczycielowi. Hatentysz! Hatentysz! You never get used to the smell, do you? Nope. Christ. I can't stop thinking about dinner. Dinner. Would have been nice to get some of those rations. I get hungry too, you know. Też jestem głodny, jak wszyscy. Też jestem głodny w tej chwili. Dinner for a whole group of people? If they've got as much food as they say, I think so. O, kolejny. Kochasz. Come on, I think I see where they're getting in. This one must have knocked it over trying to get through. He's tangled up in there pretty good. Come on, help me get this thing back in place so we can get Mr. Crispy off of here. I think we'd get better leverage from the other side. No, po śpiącą królewnę, to pan Skwarka powinien być. Panie Skwarko. Coś w tym stylu, no. Nie wiem, czy to jest przetłumaczalne, ale... Pan Skwarka. Dobra. Kontrolny. I w tej chwili zakończymy nasz odcinek. W najbardziej ekscytującym momencie. A tak już to robimy na kanale. Noska Gaming. A więc... To był The Walking Dead odcinek... 8? Prawdopodobnie, albo 9. Nie mam pojęcia. Ale... Słowem podsumowania, no troszeczkę przegadane, no. To trzeba przyznać, że trochę przegadane, ale... Chyba to nie przeszkadzało, tak? No kiedyś trzeba tą fabułę posunąć do przodu, nie? No kiedyś trzeba. I się zapowiada kolejny bardzo ekscytujący, bo właśnie włączyli ogrodzenie i... Co tam może być? Nie wiadomo, zobaczymy w kolejnym odcinku. The Walking Dead. Tak więc, ja się oddeleguję, szczałeczka. Subskrybujcie, jeżeli wam się podobało, lajkujcie, jeżeli wam się podobało i polećcie znajomym, jeżeli wam się podobało. I zobaczcie moje inne produkcje. Na razie. Poślij to swoim znajomym. Oni jeszcze nie wiedzą, jak to zajebiście jest mnie subskrybować. Jeszcze nie wiedzą, że nie mogą beze mnie żyć. To twoje życie, kurwa.